To jest Żona. Eli. To jest Eli. This is Eli. Ciekawe, co mi PlayStation eksploduje. Zobaczymy. No. Patrz, nie włącza się. O, nie, włączyło się. Tak ja żyję. Tak ja żyję. Ta zamiana tekstu. O, po pasie można. Zamiana tekstu na mowę. Wyłączyć. Włącz funkcję odczytywania tekstu na ekranie. Przyciski w lewo i w prawo. Zmień. E? Włączyć? Włączyć jak to? Czytał. Iwana. Franek Kimono. Nie, włączyć się, nie włączyć? Włączyć się, nie, czy nie? Zamiana tekstu na mowę. Czekaj, daj mi sekundę. Włącz funkcję odczytywania tekstu na bo chodzi o to, że jak są te obrazki i tak dalej. Zmień. Kartki, nie kartki. Nie, dobra, na razie wyłączę, może później zobaczymy. To stosuj rozmiar czcionki. HDR wyłączone, bo nie mam. Smacznego. No właśnie, smacznego. Dziękuję. Przepraszam, mam za blisko mikrofon. Oj tam. Chociaż lektor w The Last of Us jest piękny. Smacznego. Ale chodzi o to, że są te kartki, a tam nikt nie czyta i można łączyć, że zamiast, żebym ja to czytał, to lektor będzie czytał. Wiesz co najlepiej zrobić, żeby był niemy film? Z twojej strony nic nie będzie mówione, ale ze strony lektora będzie wszystko mówione. A to dużo z tego jest. Chyba to wyślę ci jedno zdjęcie i później ci już nie będę przeszkadzać, dobra? Spok. Naughty Dog. Nie grzesz te pieski. Się nazywają producenci gry. Naughty Dog. Jak? Naughty Dog. To będzie kwestia łódka, no fajne. Okay. Naciśnij dowolny przycisk. Fabuła, dodatki. Co jest w dodatkach? Galeria modeli. A, no tak, znowu. Nowa gra. Opóźnienie jest, więc. Składników jest sporo, a przeciwnicy są niebezpieczni. Żeby właśnie bawić się przy tej grze bardziej filmowo, to dam sobie niski. Nie dlatego, że nie jestem przedłużać, bo ta gra tak jest długa. Wskaźnik czujności. Składanie się. Znajmy zawsze. Wskazanie się. Dobra. W dowolnym momencie można zmienić poziom trudności gry. Interesujące. Zawsze było. Z niskiego na... nie rób nic. Dobra, z niskiego na autopilot. Jak już. Właśnie, jakie fajne ćmy. Teraz je pozabijam. Dobra, loading. Bo latają mi na monitorze. Początek gry, ja co będę prezentował, latają się owady. I gadają się o kubę. No, faktycznie są. Makrela? Tak, sprawdzą sobie, widać tat. Sony Interactive Entertainment prezentuje. Dlatego właśnie nasza moja mama zawsze nam kazała czytać książki, bo książki czyta się po cichu. Gry studia Naughty Dog. Ciarki czuję. O, gitarę naprawia. Jak to się stało?
A tu gramy coś? Miałem dostarczyć ją do świetlików i odejść. Przemierzasz z kimś pół kraju. No, to widzę, my to jest jakiś ten. Dosyć mocny feature tej gry. Świetliki. Asta. Zrób jedną rzecz tylko. Mów, ciszę. A może chciałem być wobec niej fair. I udało nam się. Znaleźliśmy świetliki. No, nie było tematu. Ja też kiedyś właśnie siedzę na tym na streamie i mi pokazywał. Kiedy jest głośny. To weź może wentylator skieruj na konsolę. Ale ja mam konsolę na komputerze niżej. To weź do tyłu, pójdź i postaw tam wentylator. Chyba, że chyba na okno. Ale dobra, skupmy się na tym. To jest podsumowanie jedynki. To nasza przyszłość. Pomyśl o życiach, które ocalimy. Jezu Chryste, Joel. Coś ty zrobił. Ocaliłem ją. A widać na live'ie. No dalej, mała. To mam widać być. Na pewno. Pilnujcie wyjść! Nie dajcie mu zmiany! Tak się właśnie kończyła jedynka. Jak ktoś nie grał, to ma się spoilery. Nie, spoko. Tak prawdopodobnie nie ruszę. Czy mnie nie przeszkadzają spoilery po prostu? W sumie też to mam w dupie. Kuba, jakby ktoś cię się słyszał w ogóle przez ten niedziałający mikrofon. Powiedziałem, że przeprowadzimy badania. I że jej odporność to nic. Skłamał. Nie przeprowadzili żadnych badań, bo on ją po prostu porwał. I pozabijał wszystkich. A najlepsze to, że świetliki to była ta dobra organizacja. Rzekomo. Bo chciała znaleźć osobę odporną, żeby zrobić antidotum, żeby wszystkich uodpornić na grzyba. Ale Joel był na tyle niesolidarny z społecznością, że ją po prostu stamtąd zabrał, bo pokochał ją jak własną córkę. Fajny początek naprawdę. Tak filmowo. Podziwiajmy piękne widoczki. No.
Jak fajnie chrupiesz. Oj tak. Prześwitki. Oj, Joel. Już nie będą. Takich tego, chomiczek taki. No. Ham. Będę odsuwać mikrofon, jak będę gryzła, sorry. Kurde, pomyślę, że to jest gra. Miasto jest opustoszałe. No, nie. Właśnie to jest, że nie. Bo tu podjeżdżam do miasta, tam są ludzie. I każdy ten człowiek ma imię. Wiesz w ogóle, czemu cała planeta jest taka dziwna, jakby po apokalipsie? Bo to jest apokalipsa zombie grzyb od grzyba. Takiego grzyba na ścianie, co rośnie. No jak nie gra z jedynkę, to nie wie, co chodzi. No chodzi po... W jedynce to było wytłumaczone, że przez grzyba, co nie, ludzie się zarazili i zaczęli mutować. Ten grzyb zaczął im mutować do mózgu i zaczęli przeistaczać się takie zgrzybiałe istoty. Jeśli chodzi o naszą rozmowę. W sumie spoko pomysł. Zwykle jest jakiś wirus, nie? No to właśnie, to jest ten wirus, nie? Tylko grzyb. Nie, to grzyb to jest coś innego niż wirus. Właśnie mówię, że wirus... wirusie, bo ci zablokują film. Zabiorę ten sekret do kroku. Tutaj są o wiele kwartsze... bardziej trudniejsze treści. Nie chcę spoilerować. Ale za niedługo zobaczycie. Biorę swój sekret do grobu. Zaczyna się tak... Takie dreszcze czuję. No to, popatrzcie sami, jak to wygląda. Myślę, na wersji Pro to wygląda o wiele, wiele, wiele ładniej. PlayStation 4 Pro niż na ten, ale zastosowali tutaj filtr ziarna, co ma podkreślać, że to jest bardzo filmowe doświadczenie. Halo. I zarazem ukrywanie doskonałości. Ona słucha na Walkmanie muzyczkę. Pomysł jest w flaszach komórek, smartfonów. Tam ludzie cofnęli się do czasów Walkmana. Ciekawe, skąd ma baterię do niego. Co to za dźwięki? Ludzie cię chwalą, mówią, jak sobie radzisz, że bardzo pomagasz. Świetnie. Byłem na przejażdżce z Tomim. Ale to ja też co zabieram? Powiedział dowcip i pomyślałem o tobie. Jak ci się podoba ta filmowa gra? Co się zagarzy? Nie, gra jest mega. Jest dość późno. Kilka godzin muszę wstać. Tak, nie wiem. Zaraz zejdę ci z oczu, tylko... Chciałbym ci coś pokazać. Daj mi sekundę. Słychać jak jesz. Takie urocze. Niektórzy mówią na to gitara. No co ty? Zagrać w sobie. No.
Dwa gry na gitarze. Obiecaj, że nie będziesz się śmiać. Nie. Ufam ci. Chyba za pomocą. To make this man of me. All my stolen missing parts I've no need for anymore. Oh, no. Cause I believe, and I believe, cause I can mogło być gorzej. To coś. Jest twoja. Co? Nie, zupełnie się na tym nie znam. Obiecałem, że nauczy cię na niej grać. Prawda. To co, może jutro zaczniemy? Dobra. Okay. Jest ten zegarek, co mam na ręce? Czy... Pamiętasz ten dowcip? No, co z tym zegarkiem? Dostałam dniów, kiedy zabili jego córkę. Dlaczego zegar rzucił się z okna? Bo czas leci. Ale głupio. Prawda. Good night. Już nie mam nic chrupać, więc nie będę już wkurzać. Nie, nie wkurzałaś. The Last of Us Part 2. Ostatni z nas. Część druga. Mike, open the door. Open the fucking door! Right now! 4 lata później. Szybko ten czas minął, nie? No, tak faktycznie ten dowcip z zegarkiem zadziałał. Daj chwilę, ubiorę się. Podobno miałaś ciekawą noc. Ja... Pocałowała mnie. Tylko się wygłupiała. To nie było nic takiego. Mówiłem raczej o kłótni z Setem. Czekaj. Całowałaś Dina? O. Myślałam, że... Rozstaliśmy się tydzień temu, a ty już ją wyrywasz.
Nie. Pewnie chciała, żebyś był zazdrosny. Ja nie... Auć. Jaja sobie robię. Zwisa mi to. Rusz się. Dupek z ciebie. To jednak było trochę słabe. Oj tak. No, to było trochę słabe. A dobra, muszę napisy. No, to wtedy będę nawet słyszał, mogę sobie nam przeczytać, co mówią, bo tak to... trochę młody zagłusza niektóre kwestie. Mhm. Kuba! Jaki kolor napisów preferujesz? Białe? No. Nie śmierdzi. A jakby to faceci tak robią? Palam z nóg. Nie, ja tak robię co chwilę. Nie śmierdzi. Możemy iść dalej. Chcieli się długo chyba męczyć, żeby robić animację zakładania pesaka, nie? Mhm. Weźmy sobie jakieś znajdki, co są w kibelku. To ona nie lubi patrzeć na samą siebie, czy jak? To jest zabawne. No, chyba niezbyt lubi. O, jakiś komiks. Karty. Tu jakiś... Joel już stał? Do dupy. Spadaj. Właśnie wstawałam. No serio. Masz wszystko? Tak. Jakby co? Wszyscy dziś o tobie plotkują. Bo... No, zima. Czekaj, jak to szło? Pocałowałaś Dinę? Ona mnie pocałowała. Przez co Seth nazwał cię... niezbyt ładnie. Tak. Joel przewalił typowi? Popchnął go tylko. A ty się na niego wściekłaś? Tego nie rozumiem. To była bardzo dziwna noc. Fascynujące. Maria chce z tobą pogadać. No, gdzie jest? No właśnie. W knajpie. Chodzi o Setha? Nie wiem. Powiedz jej, że mnie nie znalazłeś. Nie. Mówi ci coś słowo lojalność? Słucham. Hej, słuchaj. Z nami w porządku, no nie? Proszę cię. Jasne, że tak. Między mną a Diną koniec. Wiem, po prostu nie chciałabym, żebyś... Eli, nie gniewam się. Serio. Czyli Dina jest biseksualna. Możliwe. Albo się rozstała z nim, bo stwierdziła, że boi dziewczyny. Bo ona jest... Eli jest lesbijką. Ale spędzi. Piesiu. Cześć, Jessie. Hej. Dobra. Zobaczymy, co się tu wydarzy. Open the door. Chcesz coś zjeść? Nie. Gdzie Maria? Przy ladzie. Przepraszam. Eli? Jesteś,
Sef ma ci coś do powiedzenia. Nie mam zamiaru słuchać tego świętuszka. Zrób to dla mnie. Proszę. Dobra. Sef! Sef, chodź. Ej! Słuchaj, wczoraj trochę za dużo wypiłem. Spoko. Spoko. Próbuję cię przeprosić. Ale Manny ci to idzie. Ja mówię, że ty i Dina macie bardzo. Przeprosiny roku. Zrobiłem wam kanapki. Z trucizną? Kanapki? Ciekawe. Ze stekiem. Ło! Ze stekiem. Dzięki, Sef. Nie, no faktycznie. Tak, no to... Uważaj na siebie. Mhm. Dziękuję, Ali. Co tam masz? Żarcie z świętoszka. Ładnie pachnie. Jest twoje. Serio? Jasne. Odprowadzę was. Okej. Jak uspokoić byłego dziewczynę? Daj mu kanapki. No. Północno-zachodni posterunek mają tam dzisiaj dotrzeć. O, ja te kanapki. Ostatnio kręci się tam sporo zarażonych. Jasne. Chciałem sprawdzić szlak wzdłuż strumienia. Ktoś inny musiałby to zrobić. Eli, znasz szlak przy strumieniu? Średnio. Dina była tam wiele razy. Niech obie się tym zajmą. No to załatwiamy. Eli, możemy chwilę porozmawiać? Co? Nie wiem, co zaszło między tobą a Joelem. Maria, zależy mu na tobie. Jestem pewna, że nie chciał. Jest dobrze. Tak? Tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Przepraszam. Trzymaj się. Dzięki. Ej, Dina! Przydziały! Daj mi chwilę! No, jest i Dina. Zaprowadź swoją dziewczynę do stajni. Hej, Dina! Pogadamy? Ej, dzieciaki! Ja odpadam! To mnie ładna kobieta. Hej. No, nie najgorsza. Chciałam że tak wczoraj uciekłam. O, nie ma sprawy. Rozumiem. Tylko było mi głupio. Czemu? Bo to ja wszystko zaczęłam. Chyba nie powinnam cię całować przy tych wszystkich ludziach. Byłaś pijana, spoko. Tak czy siak, nie chcę, żebyś myślała. Nie, nie, ja wcale sobie nic nie myślę. Wiesz, co w tobie lubię? Że pozwalasz mi dokończyć. Tatuś? Powinnyśmy się zbierać. Co? Au! Co jest? Ja się z wami nie bawię! Bo jesteś cykor, cykor! Nienawidzę tego gnojka. Chcesz mu dojebać? Sam chciałeś! Lepiej zwiewajcie szczeniaki! Kurde, Blaszka! Chować się! Szybko, szybko! Ta, mam cię! Idziemy na rekord frajerzy! Nie, nie, nie! Nie! Żryj się! Po ciebie, knowie! Podobało ci się? Teraz musisz bić dzieci w ciężkach, Michał. O, zajebić się! Wygrywamy! Spróbuj tego! Ała! Ała! Dzieciak jest silny! Widzę cię! No, no. To nie fair! A macie knypki! Ej! I co teraz? Na nią! Pomocy! Nie ujdzie wam to na sucho! O, Dina! Zostańcie nią potwory! Dobra, dobra, trzeba wracać do roboty. Oh,
Sama się o to prosiłam. Hmm? Dobrze. Chodźmy. No. Chyba tak, farszyć na śnieżki. Jessie chce, żebyśmy poszli wzdłuż strumienia. Dobrze, że nie było, wiesz, jakiegoś paska życia czy coś, nie? Właśnie zbędzie zaraz. Teraz to tu ja. Dobry. 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 Przywitam się razem z nimi. Hej dziewczyny. Siema. Yo. Dziękuję. Znaczy nie, chodzi mi, że paska życia, wiesz, przy walce na śnieżki. Yeah. Co tu mamy? Co tu można można coś tu zebrać? Lepiej eksplorować. Ale chyba nie. Zawczesny stan gry. No i co? Aha, spoko. Konika mam wziąć. Cześć, dziewczynka. Mamy gości? Dzięki. Tak, fani anty-LGBT ocenili tą grę 2 na 10, bo opowiada historię lesbijki, no. Jakby pierwszej części nikomu to nie przeszkadzało. No, widziałam taki filmik na YouTubie, że właśnie był taki filmik, koleś robił recenzję, że ta gra jest całkiem spoko, tak sobie. Otwierajcie! To jest spoko, tylko ludzie, wiesz, homofoby, nie? Wiecie, jak to działa. Sprawdzacie trasę, uzupełniacie dziennik, zabijacie zakażonych. Jeśli traficie na coś, co was przerasta, wracacie. No i też zresztą się coś komuś. Bądźcie ostrożni. No. Do dzieła. Zapowiada się ciekawa misja. No to jedziemy. Zapowiada się ciekawie. No to jest Yebi. Optimus Prime. Co to dalej, Ebi? Później. Albo Ebi, albo Eli, bo one są podobne do siebie. Tylko to nie, to jest Ebi, bo ta jest napakowana. To jest Puzian wśród bohaterów. Hej. Hej. Co ci się śniło? Coś gadałam? To jest dziewczyna. Zgrzytałeś zębami. To jest Optimus Prime. Ona ma większe mięśnie niż ja. Gdzie byłeś? Niech zawoła wszystkich teraz po bezu. Co? Nie? Tyłek mam osalny. Na pewno nie wolisz zaczekać, aż wyjdzie słońce i będzie cieplej? Nie. Nie ma czasu. I zwyczajnie mi nie powiesz? Musisz to zobaczyć. Czekaj, Optimusy Prime czują zimno? Tak, mam czujniki temperatur.
Okej. Dlaczego w ogóle szwendasz się tu sam? Niecierpliwiłem się. Ty też? Mam wrażenie, że im dalej na południe, tym ładniej. To co, idziemy dalej? Aż do Meksyku? Zastanawiałem się nad tym. Moglibyśmy zwiedzić miasteczko Maniego. Wiesz, coś czuję, że mogłoby... Ale fajne, że te ślady, co nie, po butach zostają. Wii! Robiłeś to po ciemku? Tak. Chodźmy. Idę. Jeśli długo będziemy tak szli, to padniemy przed dzisiejszą podróżą. To niedaleko. Przynajmniej warkoczyk ma fajny. Zmel, wszystko okej? Okay? Ostatnio jest jakby nieobecna. Ale no, ona ruszała tymi rękoma naprawdę jak pójdzian. O co ci chodzi? Wstaje ci się Zmel? Co? Nie. Chciałabym. Dzięki. Już mi wystarczy. Au! Nie każdy ma tyle wdzięku, co ty. Wiadomo. Co proszę? Będzie dobrze. Za wysoko. Dalej. Ty... Wow, wow. Czyli tam się przestraszyłem. Abi. Nie patrz w dół. Wow. No. Musimy tędy wracać? Pomyśl, że to twoja szansa na pokonanie lęku. Może zamiast tego skopię ci tyłek. Abi, nie flirtuj. No miałaby czym skopać. Ona ma nogę taką jak ja całe ręce. Wiedzieli jak ją umięśnić. No, może nie będę krytykował. Bo przez pół gry będę nią sterował. To tu? Jesteśmy. Ja pierdolę. Jebane miasto. To faktycznie lepiej nie krytyk. Mówiłeś już komuś? Chciałem, żebyś była pierwsza. Widziałem, jak uzbrojony patrol szedł do tego posterunku, tam. Na trasie jest ich więcej. Mają prąd, broń. To dużo ludzi. Coś wymyślimy. No. Okej. Okay. Załóżmy, że tam jest. Jak go dorwiemy? Możemy osaczyć jeden z patroli, potwierdzić, że tam jest, a potem, nie wiem, jakoś go wywabić. A my tylko chodzi? Z pewnością chętnie podzielą się tymi informacjami. Hmm? To ich zmusimy. Chodzi o Joela. Czy ty się słyszysz? To co proponujesz? Co się z tobą dzieje? Mel jest w ciąży. Okej. Ale to nie wszystko. Mam ci gratulować? Gdy reszta to zobaczy, będą chcieli zawrócić. Przekonamy ich, nie? Wiedziałam, że nie mogę na ciebie liczyć. Abi, chcę tego, co ty. Nie za wszelką cenę. Jak nie za wszelką? Ej. Nie. Widzimy się później. Zobaczymy, co się wydarzy dalej. Jebać to. To sama idzie na krucjatę? Kubuś, ty brudzie!
załatwię to bez ciebie. Ja mam miś. Bo tu nie podali żadnego kierunku. Aha, dobra. Czyli muszę tam jakoś doskoczyć. Spróbuję. Do trzech, ale sztuka. O, udało się. O, nagle mam pasek zdrowia. O, muszę się czołgać. Tak, będzie miał dziecko z Melną. Wiem, że czasami trudno się z tym pogodzić. Żyjesz? No tak, bardzo żywy. Nie, zaraz jakiś zombie wyskoczy. Oczywiście trochę topskaja zrobić. O skurwa. O skurwa. Zdrowy. No. To było lepsze niż jumpscare. O kurwa. Tu się przestraszyłem. Jak mam na słuchawkach, to wiesz. Ale obebo. Optimus Prime activated. Sobie włączyłam to na dużym... Mortal Kombat. Robię unik. Ciężka walka. Nie chcę używać amunicji, bo mam jej mało, nie? Ale przyznaj, że dynamiczna ta walka. Kurde. Megatron. Zgniotła głowę nogą. To było nierealne.
nierealne, tak niemożliwe. W tej grze jest realne, nie? Przeładuj. Dobra, przeładowałam ammunition. Mam 6 strzałów i 2 dodatkowe naboje, gdyby mi zabrakło. Zaczynamy exploration. Jak się stąd wydostać? Czołgaj się. To zły pomysł, babi. Przeładuj. Oddaj mi zużyty nabój. Dlatego nie trafiłem za pierwszym razem. Gdzie ten posterunek? Okej. Musi być blisko. Nie. Trzymaj R1, aby nasłuchiwać. Jak wam, moi mili, podoba się akcja? Jeżeli to stawię na YouTube'a, to musi się napisać w sumie komentarz. Jak się wam podoba? Nie, naprawdę. Jestem pod dużym. Naprawdę dużym. Wrażeniem, jak zrobili tą grę. Tutaj może lepiej będę się skradał. Ech, nie, nie ma nikogo. Według mnie epicka gra póki co. Oj, tak, wygląda zarąbiście. Zwróciłam światło, wpuściłam na dużym monitorze. Idziemy sobie widzieć tą grę i moją twarz. Mhm. No i tak, bo jak widzicie, to jest zapis live'a. Będzie to w formie odcinków. Tak w sumie większość streamerów robi. Więc oni jako zombie są ślepi. Jako tak, oni na hałas bardziej. To jest dwóch. Trzeba uważać. Zombie. Tu nie myśli. Dobra. Fajnie, że z zombie wylatuje amunicja. Spokojnie tym, którzy gają to gena średnim wyżej w poziomie. Tutaj aż tyle amunicji by nie dostali. Ale chodzi o to, żeby jednak przestawić tą grę narracyjnie. Skupiałem się na fabule. Nic na akcji.
co innego ja bym to ogrywał tylko na live'ie, co innego ja bym to ogrywał sobie to było w formie filmiku. Chyba tam nic nie ma. Spokojnie, bie, on ci nie widzi. On ci nie widzi. Czemu jak nie pisuje? Powinien umrzeć. No dobra. Mam maksimum amunicji. No popatrz się. Weź, już mi się zimno robi. Hipotermię łapiesz? No. Tylko da. Taki upał. Taki chłodzik, nie? Już. To jest trochę Axisy, bardziej skierankowo. A może trochę postrzelamy. Ciekawe, co trafił w głowę. Jak tak z nich wypada amunicja. Co się będą? Woda się pogarsza. Gdzie jest droga? Ciekawe, jak to podkłada głos Abby. Chyba mógłbym to skradankowo przecież, ale tak się to przedłuża. Ciekawe, jak ktokolwiek na YouTube to obejrzy. Jak będzie zapis, to ja będę sobie codziennie przed snem oglądać. Będzie ucięty fragment z tej gry. Czyli taki zapis, tylko zapis, wiesz. Sobie to w formie odcinków. O, i zmiana perspektywy, zmiana postaci.